Także proszę Państwa, nasze radio edukacyjne TOK FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra prezentuje, tutaj reklamuje czarną serię. No to co tutaj o 10 audycji, stąd Radia TOK FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Czarna seria czarnej maski. Otóż Penderecki napisał czarną maskę. Proszę przeczytać dokładnie libretto. No przecież w internecie chyba i libretto jest, prawda? Czarnej maski Pendereckiego, ponieważ ja w niej biorę udział. Ale ta czarna maska to jest bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Tak samo jak i Manru. Bardzo rzadko inne opery, które nawet też i śpiewałam Manru, proszę Państwa. I tyle tych prób i ani jednego występu nie było swego czasu. Tak, no różnie jest, różnie, po prostu scena się zmienia, polityczna, a to w roku 1918, proszę Państwa, że cała ta sfera baronów, burżuazji spadła na psy, nic nieznacząca, to aż Kościół katolicki się tym zainteresował. Dlaczego? Ja myślę, że Kościół katolicki to gdyby był w ogóle chrystusowy, to by się tą tematyką nie zajmował, ani w politykę by nie wchodził. Także dzisiaj to, co my mamy, że ta linia mysia jest, oczywiście lepiej jest, gdy ludzie się modlą, bo się wtedy zastanowią, nad czym oni tutaj uwagę swoją, koncentruje się ich uwaga, co oni robią, do jakiego Boga się modlą, a jakie jest Jego imię. Czy wiesz, tak mówi psalm, a jakie jest Jego imię, czy wiesz, chodzi tutaj o imię Stwórcy, oczywiście, skoro Jezus uczył wszystkich ludzi, a wy tak się módlcie. No i co? I co? Jezus powiedział, że do Niego trzeba się modlić. Powiedział, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Czyli, że Jezus Chrystus zwrócił uwagę na swoje imię? Nie. Jezus to jest Jezus, znaczy Jehowa jest zbawieniem, a Jehowa, Jahwe, znaczy ten, który powoduje, że się staje, w sensie fenomenologicznym, już to tłumaczyłam milion razy, w sensie stawania się, a nie bytu li tylko. No bo jak bytu li tylko, to znaczy, że Bóg siedzi w niebie i tak rysowali takiego starego, siwego dziada z brodą, on się gapił, ho, 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 i groźno. Tak, a Bóg taki nie jest, Bóg jest miłością, wszędzie i był od początku, chociaż go też już zdążyli podzielić, a jego słowo Biblię do śmietnika wyrzucić. Proszę Państwa, tutaj Litka też rozmawiała z kierownikiem budowy i mówi, kim pan jest? Bo on kazał jej zamknąć tę bramę. A ona mówi, dobrze, jak wszyscy wyjdą. A on jej mimo wszystko, że kim? Mówi, że jestem kierownikiem budowy. I ona myślała, no ja myślałam, że to jakiś stary facet przysadzisty, gruby krępy, a to taki sobieszek sobie. Ja mówię, proszę Państwa, lemieszek sobie, a to taki byniu sobie. Także proszę Państwa, myśleć sobie można, ale teraz jest różnie. Sytuacja się zmieniła. W ogóle Żydzi kiedyś dali zły przykład, w sensie takim, że myśleli, że czego by nie robili, to Bóg Jahwe będzie ich wspierał, będą grzeszyć, będą się podlić od pogan całe mnóstwo rzeczy naznosili, bagaż pogańskich praktyk, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, nauki, teorie, Trójce zaczęto do Żydów wciągać. Proszę Państwa, duszę nieśmiertelną, na przykład Diabelska Gospoda, jest taki musical, też tam w treści, w libretto jest, jak te duchy się jakiegoś tam Natana odzywały z nieba. Proszę Państwa, Żydzi nigdy nie wierzyli w żadne życie pozagrobowe, a jak chowali ludzi, to w przesieradle, pewnie zresztą różnie, na siedząco i żeby szybko zmartwychwstał do życia na ziemi w raju tutaj, który zostanie odbudowany po upadku pierwszych ludzi, a Bóg zapowiedział, że będziesz w bólach rodziła, że wy w ogóle się wykończycie, umrzecie i oni już nie mają żadnej nadziei, Adam i Ewa, bo świadomy to był grzech. Nasz jest nieświadomy, bo my jesteśmy potomstwem Adama i Ewy i czy chcemy, czy nie chcemy, to ponieważ jesteśmy niedoskonali, to my po prostu grzeszymy. Także jest grzech i, proszę Państwa, kara. Dzisiaj jeszcze ludzie, niektórzy nie mogą zrozumieć, bo spotkałam też nawet i badaczy Pisma Świętego, którzy mówili, o, że Adam i Ewa zmartwychwstaną. No to teraz wyglądałoby to tak psychologicznie, że można grzeszyć i Bóg to wszystko ci przebaczy i dalej po swojemu. Nie ma tak, nie ma tak. Są konsekwencje.
Też nawet jak Bóg przebaczy nieraz, to też człowiek konsekwencje swojego życia musi ponieść, bo wsadzą go do więzienia, bo będzie musiał zapłacić, bo będzie musiał rachunki opłacić. Radio nadaje Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I proszę być z nami. Ten koncept kompozytorowi, który jest ciekawy, jest dyskutowany w tak zwanym środowisku, ale z drugiej strony... Środowisko, widzisz? Jest, nie ma środowiska. Cieszy się dużym zainteresowaniem i to słuchaczy w różnym wieku, bo zarówno młodych ludzi, jak i starszych. W przypadku Pawła Mikietyna ta twórczość jest bardzo różnorodna i te trzy utwory, dzień dobry, usłyszą Państwo dzisiaj w sali Filharmonii Krakowskiej, tak? A wykona je Symfonia Warszawia pod dyrekcją Bassena Akiki. To przykład właściwie trzech takich okresów twórczości tego kompozytora. Zresztą nie ukrywam, że program tego koncertu rodził się w ogromnych bólach i dyskusje z Pawłem Mikietynem trwały bardzo, bardzo, bardzo długo. Zmienialiśmy koncepcję. Dobrze, to niech pan to napisze w SMS-ie tutaj, tutaj. Ja już nie będę pisać. Nie to i jak. 13 lipca na 13 Festiwalu Muzyki Polskiej. Solistami dzisiaj będzie małżeństwo wybitnych instrumentalistów. Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz. Obydwoje będą grać na fletach. Dlatego, że koncert podwójny na dwa flety i orkiestrę symfoniczną w programie. Tak, a kończyć będzie oczywiście monumentalna druga symfonia Pawła Mikietyna. Andruczyk jest, tego nie było w programie, ale odpowiadam Andruczyk jest, co się dzisiaj wybrać. Ostatnia część, tak, Andruczyk. Aha, dobra. Będzie naprawdę się działo, tak? Będzie bardzo ciekawie. Zresztą jest to jeden z takich koncertów, na który ja się bardzo cieszę. Bo pamiętam świetne wykonanie Pasji Pawła Mikietyna wiele lat temu na festiwalu z orkiestrą AUXO. I 04087 Warszawa. Tłumy do Filharmonii. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A propos AUXO i budowania festiwalu, czy to jest też tak, że ma pan takie zaufane składy typu właśnie Juventus, typu AUXO, typu Symfonia Varsovia? Czy przy tego typu przedsięwzięciu warto eksperymentować? No bo z jednej strony to są ciekawe współprace potencjalnie, a z drugiej strony jednakowoż... O Jezu, 200. No publiczność... Nie, to nie pojadę. Pewnie 500. Tylko dla... jakości. To prawda? AUXO pojawia się na festiwalu. Dobra. Drugi raz w 13-letniej historii. Natomiast rzeczywiście współpraca z Symfonią Warszawią to jest... troszeczkę kultury, która spadła na psy, troszeczkę o uniwersytetach, które spadły na psy. My tutaj mamy już jedną absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, Hannę Gronkiewicz-Walc. Pozdrawiamy. To może też z tego, że jeśli mamy zespoły, które są sprawdzone i które dobrze odnajdują się w tym idiomie festiwalu i też z dużą przyjemnością przyjeżdżają do Krakowa, to ta współpraca jest siłą rzeczy kontynuowana, ale nie zamykamy się na innych wykonawców, bo staram się co roku, by pojawiały się też zagraniczne zespoły. W tym roku Symfonia Warszawa, Orkiestra Filharmonii Ostrawskiej. Ciekaw jestem, jak potoczy się historia festiwalu w przyszłym roku, dlatego że no, trwają pewne plany, trwają pewne prace nad programem i mogę uchylić rąbka tajemnicy, że planujemy 18, wstępnie planujemy oczywiście zamknąć festiwal 18 lipca koncertem Montreal Symphony Orchestra, Kent Nagano i Pasja świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. Zobaczymy, czy nasz budżet to przetrzyma, ale słyszę tu gdzieś, pobrzmiewa między pana słowami agencja Kazimoto.
Agencja też Kajimoto. Dzisiaj o wszystkim, proszę Państwa. Nie, na razie to są ostatnio takie japońsko-polsko-kanadyjskie połączenia. W Hiroshimie byłem świadkiem takiego terceciku. No dobrze, rozumiem, że nie możemy za dużo. Nie, na razie to, tak jak powiedziałem, uchylam tylko rąbka tajemnicy. Zobaczymy, czy ten pomysł uda się zrealizować, ale bardzo chciałbym, bo nie, są wybitni wykonawcy. Po pierwsze, wybitni wykonawcy, po drugie, fantastyczny kompozytor, który jeszcze będzie miał swój jubileusz w przyszłym roku, a muzyka kształtu nederskiego... Piękne to słowa, jubileusz, tak samo jak i absolwentka, no najlepszą absolwentką uniwersytetu, to jest Hanka Gronkiewicz.